Witam wszystkich fanów Steam Decka. Jesteśmy znowu w Shadow of the Tomb Raider. Zobaczmy sobie grę. Nakręciliśmy na razie jeden z Dawidem odcinek, taki początkowy. Widzieliście, teraz mieliśmy przetwarzanie shaderów, bo gra dawno nie była odpalana. Natomiast zobaczymy jeszcze, jak ona chodzi. Mamy na razie wszystko odblokowane. Wszystko mamy odblokowane, także zobaczmy. Teraz sobie przypomnimy, jakie były ustawienia dla Tomb Raidera. Gierka wyglądała, pamiętam, pięknie. No, to była chyba jedna z pierwszych gier, którą żeśmy włączyli na Steam Decku. Zobaczmy, tutaj mamy wszystko odblokowane. No 60. W opcjach mamy... Grafikę mamy na niską. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda w trakcie. Weźmy sobie kontynuuj. Zobaczymy, ile będziemy mieli klatek. Jak będziemy mieli dużo, to będziemy przycinać troszkę. Zobaczymy. Zwiększać jakość. Ale pamiętam, że on naprawdę, Tomb Raider, wyglądał świetnie na Steam Decku. I działał świetnie. Także za chwilkę się przekonamy. Zabierzcie go w ruiny. To powinno wystarczyć, żeby nikt nic nie usłyszał. No, wygląda świetnie. Tylko że jest noc i ja niestety nic nie widzę. Ale tak jak widzicie, jest 60 klatek. Tu jest otwór, można przejść. Ciemność widzę, powiem wam. Załatw się to już, mamy jak najszybciej wracać. Jestem urzędnikiem państwowym, mam prawo tu przebywać. Wystarczy. Panie archeologu prowadzący, pański kontrakt został rozwiązany. O Jezus! Mogę wam zapłacić. Ale czułość jest ustawiona. Powiem wam, jakaś dramat. Zróbmy tak. I teraz tak. To mamy 60 klatek. Przepraszam, wyświetlanie grafiki. Weźmy sobie wysokie. Szkoda, że mamy nockę, to nie za dużo widać. Ale widać, że nam zjechało do... Ja myślę, że ustawmy sobie 40 klatek. Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Nawet na niskich i nawet w nocy, powiem wam, że to wygląda świetnie. Jest już w drodze. Teraz mam wysokie, tak? Johna, trójca właśnie próbowała zabić lokalnego archeologa. Nie wierzę. To się zasejmowało? Tak. O Boże. Muszę dowiedzieć się, ale dalej to... strasznie czuło się podkręcona. Nie wiem, czemu aż tak dużo. Wibracje wyłączone, celowanie. Strasznie czuły jest. Wszystkie oddziały przygotować się do operacji Zmrok.
Będę miał problem generalnie, coś jest... Wydaje mi się, że wiecie co, może jest coś kwestią tutaj ustawień kontrolera. Drążki. Czułość. Dajmy na 170 może. Prawy drążek. Movement zostawmy. Już trochę lepiej. Akceleracja jest za duża jeszcze, ale to sobie tam przestawię kiedyś. Ależ ta gra wygląda, powiem wam, to już jest... Minęło trochę lat, natomiast Tomb Raider zawsze był piękny. To zawsze Montreal chyba robił, z tego co pamiętam, oni tam potrafili robić gier. Klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. Wejście musi być tam na dole. Jeszcze chwilkę sobie jeszcze pogramy. Muszę pójść na dół. Góry raczej nie, to na dół. Kiedyś tą grę grałem, ale już jej nie pamiętam. Dobra, to powinno zadziałać. W porządku. Durur, chcę, żeby teren został jak najszybciej zabezpieczony. Przyjedzie doktor Dominguez, wchodzimy wszyscy razem. Ale malinkę długo, dziewucha. Już mi się w głowie zakręciło. No to teraz musimy skoczyć, tak? Dobra, co teraz? Ups! Chyba nie w ten deseń. Trzeba wejść do góry? Czy co, ja nie pamiętam. Tak, tu do góry. Naciśnij A, by skoczyć, potem A, żeby się wdrapać. Wszystkie jednostki, pełna gotowość. Doktor Dominguez idzie na dół. Cholera, idzie śpieszyć. Tu nie można. Tu chyba trzeba spaść. Skoczyć. Ups. Niedowidzę, wiecie, bo jest Steam Deck jest pochylony i jeszcze jest dodatkowo noc, także nie za bardzo widzę na tym ekraniku. Także powiem wam, że dobra, tutaj trzeba co zrobić? Trzeba zejść na dół, tak? Teraz trzeba zjechać do tej kreski. Ale co dalej? Tu się rozbujać i co? Skoczyć tam na tamtą półkę? Poradzę sobie.
Ups. No, prawie spadłem. Dobra, już widzę mocno, o co chodzi teraz. Posąg patrzy na tę jaskinię. Dobra, teraz trzeba chyba zjechać na dół. I znowu się rozbujać. To tutaj. Udało się. Powiem wam, jestem z siebie dumny. Johna, wchodzę do jaskini. Możemy stracić łączność. Może jeszcze chwilkę pochodzimy. A ta gierka wygląda pięknie, naprawdę, powiem wam. Pomimo, że jest noc i tam dużo nie widać, natomiast no, ona jest świetna i świetnie zrobiona. Kiedyś tak dyskutowaliśmy na pewien temat, czy lepszy Tomb Raider, czy lepsze Last of Us. Ja byłem zdania, że Tomb Raider jednak. Bo Last of Us to były zombiaki, gadki, gdzieś tam trzeba było pójść i znowu zombiaki, gadki, gdzieś tam było pójść. A to jest taka fajna przygodówka, trochę różnych rzeczy do zrobienia, trochę jakiś łamigłówek. Gdzie co, może jest ciut za ciemno. I tak słabo widzę generalnie. A ona jeszcze miała przecież ten taki, o właśnie. Ale to jest czułe nadal. Okej. Tu jeszcze pewnie coś będzie, jest dobrze życie. No już zapomniałem tą grę, powiem wam. Zapomniałem, jak ona jest fajna. Wiecie, jak to w porządku. Wygląda. Ależ to jest czułe. Jeszcze trzeba skręcić to niestety. Nie wiem, kto tak na wariata to zrobił. No tu coś musi być. Uciekają szczurki. Co to za miejsce? No, ależ to fajnie wygląda. Powiem wam, rewelacja. Tomb Raider dla mnie zawsze najwyższa półka i myślę, że w tym miejscu zakończymy przygodę sobie na razie. Na pewno będziemy wracać do Tomb Raidera. Zobaczcie nawet te rybki, jak to pięknie wygląda pod wodą. Nie wiem, czy to widzicie dobrze. Jedną działkę było. Zobaczcie, to odblaski świata. No, Tomb Raider jest, powiem wam, cudowny. Zawsze był piękny, natomiast no, na Steam Decku błyszczy. To jest gra, która błyszczy. Okej, wejdźmy sobie jeszcze na chwilę pod wodę. Czyli A do góry, B nurkujemy, tak? Spróbujemy przepłynąć. Tylko, że ja nic nie widzę, powiem wam. Jakiś węgorz nas, że zaraz zaatakuje. Gdzie teraz? Nie wiem, czy mi się zaraz powietrze nie skończy. Okej. O dobra, nie chciałem. Nie chciałem. Płynę. A ty dziadu. Chciał mnie tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Ajajajajaj, jaka ta gra jest świetna. No Lara, dajesz. Tu się udusisz, dziewczyna. No i co?
Klikam X-a. Dobra. Udało się. Brawo, Lara. Patrzcie, nawet te takie zakłócenia, że ona traci przytomność, to takie rozmyte widzenie miała. Okej, jesteśmy. I tutaj naprawdę zakończymy materiał, bo tu można by grać i grać. Wygląda to cudownie, powiem wam, i oby tak dalej. Do następnego odcinka.